Naszych programów w formie podcastów możecie słuchać w aplikacji MP Go. Golf, jak wszyscy dobrze wiemy, jest w Polsce bardzo popularny, szczególnie w wersji 4 nie martwcie się, ten odcinek Akademii Mistrzów nie będzie o motoryzacji. Jesteśmy przecież w kanale sportowym. Będzie o sporcie, w którym grają m.in. znani Wam Zbyszek Boniek, Szymon Żółkowski, Mariusz Czerkaski, Jurek Dudek, Tomek Iwan gra także czy bracia Michał i Mateusz Ligotcy. Obiecałem Wam, że będziemy zapraszać do Akademii Mistrzów najlepszych polskich sportowców. I tą obietnicę do Boże. Oto jeden z nich, jeden z najlepszych polskich golfistów, zawodowy golfista, olimpijczyk, e, pierwszy w historii Polak, który wygrał turniej z cyklu DP World Tour Horizon Irish Open. Moim i Waszym gościem jest dzisiaj Adrian Merong. Witam, dziękuję bardzo za zaproszenie. Cześć Adrian, cześć, jak się masz? Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Super. Um, od razu pomyślałem, że musimy dorzucić temperatury do naszej dyskusji mhm. od samego początku, żeby nasi widzowie zostali z nami i żeby podgrzać emocje. I tak starałem się wybrać odpowiedni temat, i nie ma to jak kasa. Wiem, że niełatwo wielu z, nam, z nas rozmawia się na temat pieniędzy, ale, ale słuchaj, w sporcie. Pieniądze odgrywają bardzo dużą rolę. Zresztą muszę powiedzieć, że jestem pod wrażeniem, jakie pieniądze można wygrać w golfie robiłem porównania i w golfie, jeżeli byś wygrywał, to możesz zarobić więcej niż Iga i Hubert w tenisie. Um, a oni nie narzekają. Za cztery gry, za cztery dni gry we wspomnianym turnieju w Irlandii, który wygrałeś, zgarnąłeś ponad 4 miliony złotych. Tak. 4 miliony złotych, moi drodzy. E, ile z tych pieniędzy musisz oddać Kadiemu, czyli tej osobie, która e, maszeruje z tobą e, podczas e, całej gry? Oczywiście no, jest, można powiedzieć, nieodłącznym elementem twojego także sukcesu. No tak, e, pieniądze w sporcie są bardzo ważne. To jest też nasza praca, więc... Jesteśmy wynagrodzeni w postaci pieniędzy, a rzeczywiście w Irlandii udało mi się wygrać tyle, ile wygrałem i z tego muszę ja nie, parę... Procent oddać moim trenerom, właśnie Kediemu wspomnianemu, więc Kedi zazwyczaj bierze 10% z takiej wygranej, plus parę procent dla, dla trenera. No i niestety podatek do tego też dochodzi, więc o! W, takim, w takim świecie żyjemy. Tak, tak. 10% i to jest taka norma na świecie. To tak to mniej więcej wygląda w, nie wiem, Stanach Zjednoczonych, w Europie i w Azji? Tak, tak jest przyjęte, że, że Kedy, jeśli się wygra turniej, to bierze 10%. I, a Zazwyczaj dostaje tylko 5%, 5 za po prostu normalną, normalną wygraną. Okej, okay, okej. Okay. <laughs> Powiedz mi, z, z Twoim zdaniem, skąd się biorą takie pieniądze w tym sporcie, w, w golfie? Jak to wygląda z Twojej perspektywy? Bo moim zdaniem na, golf na świecie jest bardzo popularnym sportem. uprawia go. Prawie 70 milionów ludzi na świecie, także jest to imponująca, imponująca liczba. I czy w Stanach, czy nawet w Europie no golf liczy się naprawdę dużą popularnością. Na turnieje przychodzą setki tysięcy osób, ludzie oglądają to w telewizji, także to przy, przyciąga sponsorów, którzy chcą po prostu... Wchodzić w golfa, być związani z, z golfistami, z turniejami golfowymi i stąd, stąd biorą się te nagrody. Tak, ja też zauważyłem, że w golfie zauważalne jest to, że masz cały biznes wokół tego, czyli sprzęt, ubrania ale także cała turystyka golfowa, bo ja sam, przecież e, będąc, można powiedzieć, amatorem golfistą, e, nieraz wyjechałem gdzieś tam, jak już jesień nastała, do Portugalii czy do Hiszpanii, żeby sobie po prostu trochę odpocząć, ale pograć z kolegami. W golfa, więc rozumiem, że wokół tego wszystkiego jest olbrzymia maszyna e, do zarabiania pieniędzy dla no, różnych branż, e, także właśnie wspomniany z turystycznych. Ja mam nawet wypisane, moi drodzy, e, że globalnie liczba osób poprawiających tę dyscyplinę sportu dobiła już do... 67 milionów, to co mhm. wspomniałeś? Tendencja jest rostowa, W ogóle pandemia jedynie na chwilę zachwiała tym trendem. Mhm. E, tylko w Europie liczba graczy e, urosła do poziomu ponad 10 milionów osób. Są to oczywiście głównie amatorzy. Was tych najlepszych golfistów zawodowych e, jest dużo mniej. Ile ilu golfistów zawodowych jest w rankingu światowym? Och, to jest dobre pytanie. Myślę, że około 10 tysięcy na pewno. Tak, a tutaj wchodzimy w miliony. Słuchajcie, w miliony. Mm -hmm. W Polsce szacunki mówią, że jest to 20 tysięcy osób regularnie grających w golfa. A Ty rzadko y, grasz w golfa w Polsce, prawda? Tak, tak, rzadko. Mam dosyć napięty kalendarz i jeśli udaje mi się. Być w Polsce, to wtedy odpoczywam od golfa, spotykam się z znajomymi, spędzam czas z rodziną. Albo jedziesz na mecz naszej reprezentacji siatkówki, żeby kibicować, bo twój tata uprawiał zawodowo... No, można powiedzieć zawodowo czy uniwersytecko. Tak, tak, nie zawodowo. Grał w i potem w Niemczech. No właśnie, mhm. dokładnie. A pozdrawiamy serdecznie Andrzeja, tak. Asię też, twoich rodziców i... Od nich tam mam też przygotowanych szereg pytań, ale chciałbym, żebyś wiedział i żebyście, wy, także drodzy widzowie, wiedzieli, że połowę pytań, które mam przygotowane dzisiaj do Adriana, e, przygotowali uczestnicy, zaproponowali uczestnicy Akademii Mistrzów. Jest to platforma w internecie, e, która pomaga e, osiągać lepsze wyniki w sporcie i dla zawodników, i dla trenerów, e, i dla rodziców e, młodych e, sportowców. E, więc jeżeli chcecie skrócić swoją drogę do sukcesu to zapraszamy do Akademii e, Mistrzów. E, jeden właśnie z uczestników Akademii zastanawiał się, bo podzieliliśmy się tą informacją e, o właśnie zarobkach w golfie. E, co robisz z taką kasą ty? Akurat prywatnie, bo Właśnie, no, ciekawi pewno to wiele osób, no, ponad 4 miliony złotych, już nie wspominając o puli, bo to był tylko jeden turniej, czy spełniasz swoje marzenia, na przykład kupujesz sobie jakąś super brykę, y, Lambo albo Lotusa, czy też spokojnie, oszczędnie, jak ze starych czasów. Ja na razie sobie zbieram spokojnie, oszczędnie. Tak naprawdę nie mam za dużo czasu na, na wydawanie pieniędzy, bo jestem cały czas w treningu, cały czas w turniejach, także na tym się na razie skupiam. Jestem akurat teraz w takim fajnym wieku dla golfisty i staram się z tego korzystać jak najbardziej, jak najbardziej się skupiam na turniejach, na treningach, a wydawanie zostawiam sobie na później. Okej, okay. no w sumie fajnie. E i bardzo mądrze. Adrian, wróciłeś właśnie z turnieju Omega Masters. Jak ci się grało w Szwajcarii z Polakami? Tak, tak. To był wyjątkowy turniej, bo po raz pierwszy raz pierwszy raz w historii rozegraliśmy polski Pro-Am, tak zwany. Wytłumaczmy może, na czym polega tak. Pro-Am. Tak, przed każdym turniejem zawodowym, który zawsze się zaczyna w czwartek, mhm. w środę zawsze jest taki proam, czyli gra jeden zawodowiec, biorący udział w turnieju i trzech zaproszonych gości przez organizatorów i w tym roku udało nam się zorganizować polską ekipę. Właśnie był Mateusz Kuśnierewicz Jerzy Dudek i, i Mariusz Czerkawski. To tak że... widzimy teraz właśnie widzieliśmy przed chwilą na obrazkach. Dream Team, można by powiedzieć. To pierwszy raz się zdarzyło, żeby hmm. na turnieju rangi DP World Tour. European Tour. Tutaj Omega Masters, żeby jeden flight cały, czyli cztery osoby były z jednego państwa. Bo zazwyczaj, jak grasz pro-amy na różnych innych turniejach, to jest taka mieszanka, 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 prawda? mieszanka. Zazwyczaj to jest losowe, także mi też było bardzo miło Was widzieć tam i to był na pewno mój ulubiony program w ciągu, w ciągu roku. I o to chodzi, <laughs> właśnie, super. Ja razem z Jurkiem Dudkiem i Mariuszem Czerkaskim. Kibicowaliśmy Tobie także na początku całego turnieju. Yy, w ogóle widziałem yy, kibiców, bo już yy, kibice z Polski jeżdżą za Tobą. Yy, czy, czy na Ciebie wpływa to motywująco? Czy yy, masz problem z tym, że? Tyle osób, no, można powiedzieć, jest fokusowane na ciebie. Ja widziałem w ogóle polskie flagi. E, twój hashtag, Go e, za, Zapraszam wszystkich do śledzenia Go merong, e, bo wtedy można zobaczyć Adriana w akcji. Super zresztą prowadzić swoją komunikację zewnętrzną. Ja powiem ci jako ciekawostkę, dlaczego o to pytam, ponieważ w kursie Mistrzów Świata, zanim w ogóle uruchomiliśmy Akademię Mistrzów Świata, rozmawiałem z Kajto, czyli Kajetanem Kajetanowiczem, e, o tym, jak... E, on e, zamyka się w takim tunelu, kiedy e, jest na starcie i, i rusza do OS-u. E, bo wiesz, to są niesamowite emocje. Ja tego, ja tego nigdy nie doświadczyłem, bo ja wypływam sobie tą łódką swoją i w ogóle nie ma kibiców, ale wokół ciebie jest ich bardzo dużo. E, jak to na ciebie działa? Deprymująco? Denerwujesz się? Czy jest to dodatkowa energia? Ja szczerze mówiąc lubię, lubię jak um, ludzie do mnie podchodzą, słyszę polskie głosy, to jest takie motywujące e, i czuję, czuję wsparcie właśnie od kibiców. Też e, lubię jak jeżdżą ze mną bliscy, e, więc wiem, wiem, że mam gdzieś tam wsparcie, krzyczą, kibicują, dopingują. Jak mi trochę gorzej idzie, to też e, gdzieś tam e, podtrzymują na, na duchu, więc e, ja, to, ja to lubię, ale też na pewno... W, Muszę być w swojej rutynie, skupiam się, staram się podczas turnieju y, nie łapać kontaktu wzrokowego, bo to czasami może y, trochę y, no, przeszkodzić w skupieniu. Ja tak właśnie obserwowałem, byłem na turnieju tenisowym w Paryżu, obserwowałem y, Huberta, jak sobie z tym radzi po podczas przerwy. o Roland Garros, byłeś u niego na turnieju? Y, nie, były, to nie był Roland Garros, tylko jakiś inny w Paryżu, okay, okay, w, okay. w hali, nie wiem tak. jak się nazywał. Ale to był mój pierwszy, pierwszy raz, kiedy oglądałem tenisa na żywo tak. i byłem dosyć blisko właśnie zawodników i obserwowałem, co właśnie robią w przerwach między gemami. No i co I robią? właśnie Hubert z żadnego kontaktu wzrokowego nie, 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 nie łapał z kibicami, tylko patrzył się w jedno miejsce skupiony, także to mi i utkwiło właśnie w głowie i, i mhm. też tak staram się robić na turniejach, bo jednak e, takie małe niuanse potem mogą e, dekoncentrować. Ej. Chciałbym w ogóle z Tobą porozmawiać o tym stanie umysłu, bo to myślę bardzo dużo e, osób oglądających nas, e, szczególnie uprawiających sport, niezależnie jaką dyscyplinę sportu. Interesuje, jak wejść w taki trans? Ja to nazywam i specjaliści nazywają to stanem flow. Mhm. E, czy Ty w ogóle wchodzisz w taki trans, e, kiedy... Już ruszasz na rundę, bo informuję wszystkich, że runda w golfa trwa 5 godzin, a tych uderzeń samych to jakby tak sumować to 5 minut, tak. ale jednak to jest pełna koncentracja i właśnie wyciszenie umysłu na świat zewnętrzny, a pełna koncentracja. Czy ty. Potrafisz wejść w taki stan i wchodzisz w niego? No w golfie ten flow jest takim stanem, do którego wszyscy dążą. Wtedy się robi najważniej, najlepsze wyniki, bo wtedy to wszystko wychodzi tak automatycznie, płynnie, więc do tego wszyscy dążą. Oczywiście jakby był złoty środek, żeby wejść w to flow, no to wszyscy by cały czas w nim byli, więc on tak e, czasem przychodzi, czasem odchodzi, ale z mojego doświadczenia, no to najważniejsza jest, najważniejsza jest rutyna e, i, i powtarzalność tych czynności przed każdym strzałem, która e, jakby relaksuje i wprowadza się w taki stan e, skupienia e, jest na, tak naprawdę kluczem w golfie, no bo te, te strzały są w takiej pozycji e, prawie nieruchomej, tak. bo trzeba być na maksa skupionym i, i to trwa kilka sekund i potem tak naprawdę milimetry e, decydują o, o, o wyniku. Yy, więc trzeba być, yy, ta, rutyna, ta rutyna jest kluczem. Okej, okay, to fajnie, że to powiedziałeś. I bardzo fajną yy. rzecz też yy, mogę wyciągnąć z Twojej wypowiedzi to jest to, że starasz się, że jest to ważne, że yy. wszyscy do tego dążą. Ja to też potwierdzam, że wszystkie największe sukcesy, jakie osiągnąłem w sporcie. Złoty medal olimpijski, Mistrzostwo Świata. E, mogę przebijając e, wstecz e, cały film, powiedzieć, że byłem w transie. Tak, tak. W ogóle e, byłem, jakby świat się zaczynał kręcić w zwolnionym tempie. Nad wszystkim miałem kontrolę. E, my w Akademii Mistrzów e, zaprosiliśmy do rozmowy o stanie flow e, specjalistkę, eksperta, e, psychologa sportowego Tamarę Majoch. Mhm. Rozmawiałem półtorej godziny tylko na ten temat. Okay. I... Powiem Wam, bo może bardzo Was to zainteresować. Ty, dla ciebie pewno jest to już chleb powszedni, ale jakie elementy są potrzebne, żeby wejść w ten stan. Mm -hmm. Zresztą to wypiszemy także w opisie całego odcinka, więc jeżeli będziecie chcieli, oglądając na koniec, zobaczyć te wszystkie strefy i te, że tak powiem, działania, które trzeba podjąć, to, jest, to zapraszam. Po pierwsze, bardzo ważny jest cel, cel, który nas napędza. Po drugie, motywacja wewnętrzna do hmm. działania, a nie zewnętrzna. Mówimy o czymś podstawowym, ale to wszystko później przekłada się właśnie hmm. na ten stan flow. E, kolejne to żeby być tu i teraz. Hmm. Jeżeli jesteś na polu, na grasz w turnieju, to nie możesz myśleć, Teraźność. co się dzieje u ciebie w domu we Wrocławiu, czy Dokładnie. wyłączyłeś żelazko. Dokładnie. Tylko tu i teraz. E, czyli odłączenie się od świata hmm. zewnętrznego, wszystkich dystraktorów. Hmm. Także od komórki. Dokładnie. Nie wiem, czy ty. Nie, podczas których ja wyłączam komórkę, nie możemy, nie możemy z niej korzystać. No. Rafał Majka, mhm. kojarzysz, znakomity mhm. nasz koleż, z nim też rozmawiałem w kursie Mistrzów Świata, o tym, że oni rano zawsze mają kontakt z rodziną, mhm. a później wszyscy z jego ekipy, jeszcze jak mają odprawy, taki briefing poranny w autokarze, oddają swoje komórki, wkładają do takiego pudełka. Mhm. Po czym trening, wyścig i tak dalej, i dopiero po posiłku. Wyciągają te komórki. To jest jeden ze sposobów, które można wykorzystać w tym, co robimy. Następnie bardzo ważna jest koncentracja i uważność, czyli wytrenowanie czegoś takiego. Brak pośpiechu to także wpływa na takie, pomaga w wejściu w stan flow. Umiejętność nie martwienia się. Tak, często się martwimy, prawda? Kolernie dużo rzeczy może nas martwić, czasami takie błahostki. Umiejętność, żeby e, odłączyć się od tego jest bardzo ważne. E, życie swoim życiem, a nie życiem mm. innych, zbudowanie pewności siebie, trening uważności, e, to są właśnie takie elementy. Jeszcze raz e, podpowiem, e, że te wszystkie punkty umieścimy w opisie tego odcinka. Mogą Wam się przydać, po to jest właśnie ten program, żebyście mogli... Wziąć coś dla niego, z niego dla siebie, jeżeli uprawiacie sport albo, albo w ogóle w życiu prywatnym i zawodowym. W biznesie nawet takie rzeczy przecież bardzo się a, przy, przydają. Adrian, wspomniałeś o e, rutynach. Mhm. E, to jest bardzo ważny element e, każdego sportowca. Ja przyglądałem się twoim rutynom i widzę bardzo dużo podobień, szczególnie przed uderzeniem, prawda, do e, ciebie z, z Rafaelem Nadalem. Mhm. Kojarzysz no, tak, znakomitego oczywiście, tego. Oczywiście. On zawsze przed serwem, tu koszulka, się tu, tak, ale... tu za ucho, tak. tu za to i ten. No, czasami nawet się nie mieścił w czasie tak. e, tym dozwolonym do oddania e, serwu. E, u ciebie, mógłbym powiedzieć, jest e, podobnie. Tak. No nie to samo, ale podobnie. Możesz trochę więcej powiedzieć tak, na ten temat? Dla mnie rutyna to jest coś takiego, co wprowadza mnie taki stan właśnie skupienia i, i pewności siebie, bo po prostu ufam tej rutynie i im, Im bardziej ona jest powtarzalna e, przed każdym strzałem, ona po prostu cię uspokaja nawet. Jak masz jakiś trudny strzał albo ważny strzał, dużą presję, to ona cię wprowadza właśnie w taki spokój i, i możesz wykonać dane uderzenie jak, jak najlepiej potrafisz. E, ale masz rację, jak obserwujemy właśnie Nadala, czy włączymy sobie filmiki Tagera Łucza z jego najlepszych czasów, to... Jego rutyna jest co do sekundy identyczna przed każdym strzałem i to jest właśnie um, coś takiego, do, 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 do czego wszyscy sportowcy powinni dążyć, szczególnie w takich sportach jak golf y, czy tenis, y, no bo to właśnie uspokaja i, 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 i daje możliwość wejścia w ten stan takiego nawet flow. Tak. Bardzo ważną rzecz powiedziałeś, to także podkreślę taką perełkę, bo to takie złote myśli, myślę, możemy z naszej rozmowy mhm. wyciągnąć, że to cię uspokaja. Co ciekawe, rutyna uspokaja, a spokój wewnętrzny jest niesłychanie e potrzebne. Czy gracie w piłkę nożną, czy w golfa, o. czy podnosicie ciężary, czy oddajecie e strzał z łuku, uprawiając daną dyscyplinę sportu, ucznictwa akurat w tym przypadku. E ale rutyna przed uderzeniem, czy przed zagraniem serwisowym, to jest jedno, ale... Jak graliśmy razem w Szwajcarii na Omega Masters, powiedziałeś także, że dla ciebie rutyną to jest także przyjechanie na turniej w odpowiednim momencie, bo ty grasz mm. czwartek, piątek, sobota, niedzielę, bo to są czterodniowe turnieje, mm. prawda? Mm -hmm. I następnie wcześniej musisz przyjechać, żeby się no, zaaklimatyzować. Ale to już zostawmy na boku, ale także i sprawdzić pole, okay. czy y, obliczyć wszystkie odległości, chociaż to robi Twój kadi, mm -hmm. y, o którym już dzisiaj wspominaliśmy. Y, dlaczego przyjeżdżasz we wtorek, a nie w poniedziałek, albo na przykład nie w środę, mm -hmm. y, na dzień przed turniejem? Tak, to zależy od tego, czy znam to pole, czy grałem tam wcześniej, y, czy gram właśnie wspomniany prom w środę, więc sobie ustalam cały tydzień tak, y, od, z, w zależności od tych właśnie czynników. Więc załóżmy, że, że nie znam pola, jestem na nim pierwszy raz, to wtedy będę przyjeżdżał w poniedziałek rano, żeby poznać właśnie, m, przejść parę razy pole, czy to dziewięć dołków w poniedziałek, dziewięć dołków we wtorek i kolejne dziewięć dołków w środę. To są próbne, tak, próbne, y próbne. uderzenia, to Więc są wtedy, próbne, agra. Tak, każdy wtedy zawodników przechodzi i wykorzystuje te trzy dni przed turniejem, y jak tylko chce, żeby właśnie ustalić strategię na dane pole, y zapoznać się z trawą, y z szybkością, z szybkością trawy, z, z twardością położenia podłoża, z wiatrem, jaki tam panuje, z pogodą, więc tych czynników zewnętrznych, na które tak naprawdę nie mamy wpływu, jest bardzo dużo w golfie, więc mhm. te dane wszystkie zbieramy przed turniejem, zapisujemy właśnie w takiej książce specjalnej. E, gdzie, gdzie wypisujemy swoją strategię na dany turniej? Którą w ogóle masz ze sobą. Tak, z tego co dokładnie. widziałem, zawsze w tylnej kieszeni tak. i w, oczywiście w czasie uderzenia zostawiasz ją i na nią nie patrzysz, ale tak. przychodząc już tam, gdzie piłka leży i zaraz będziesz przygotowywał się do tej całej swojej rutyny do uderzenia, dokładnie. wszystko studiujesz. I tak samo taką książkę ma też Cyrkadi. No tak? Dokładnie. Tam każdy dołek jest opisany szczegółowo e, z dystansami, gdzie są przeszkody gdzie są pozycje flagi, gdzie skąd mm. wieje wiatr, tam jest pokazany kompas, więc patrzę na kompas, z której strony wieje wiatr. O, widzę podobieństwo do żeglarstwa. Eee, dokładnie, Proszę. dokładnie. Ja cały Przecież. czas patrzę na drzewa, na, na wodę, rzucam trawą, z której strony wieje wiatr, bo wiatr jest e, w sumie naj... E, trudniejszym czynnikiem w golfie i najbardziej przeszkadza, bo ta piłka leci ponad 30 metrów e, nad ziemią. Także wiatr ma duży wpływ e, na tą piłkę. O, wiem, wiem co no, o tym. Dokładnie. Ale to akurat jest moja mocna strona w golfie. <grystanie> dokładnie. <grystanie> Więc spędzamy ten czas jak najbardziej wydajnie, żeby przygotować się na ten turniej, ale w tym roku też zauważyłem, że jakby oszczędzanie energii przed turniejem jest dla mnie bardzo ważne, więc z kolei jak znam to pole, grałem tam parę razy wcześniej, czy rok temu, czy parę lat temu, wtedy przyjeżdżam na turniej jak najpóźniej. Czyli jak wiem, że gram w programie w środę, to przyjadę wtedy we wtorek, żeby zrobić moje takie najważniejsze ćwiczenia przed, czyli poznanie szybkości trawy i twardości. Wtedy nie muszę tak bardzo poznawać pola i tracić energii przed turniejem właśnie na poznanie tego pola. Także jest się, mnie bardzo ważne. Cieszę się bardzo, że to powiedziałeś. <laughs> Oszczędzanie energii, bo już same cztery dni turnieju to jest niesamowity wydatek energetyczny. Ja wiem, że jesteś przygotowany do tego, bo to w sumie twój świat, twój żywioł. Ty bardzo dużo też trenujesz, um, można powiedzieć, swoją siłę, regenerację, kondycję. Przejdziemy jeszcze dzisiaj do tego tematu, ale. Wspominałeś, że jak przyjeżdżałeś w poniedziałek, to bardzo często już w czwartek, w piątek byłeś trochę zmęczony i wypalony, tak, bo to tak. poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, hmm. piątek, a tu przecież dopiero jesteś w połowie turnieju Dokładnie. i brakuje energii, nawet tej świeżości. Dokładnie. Zwróćcie uwagę na to, jak ważny jest moment przyjazdu pod kątem gospodarowania swoją energią. Nie zawsze dużo dni przed wyjazdem tak, tak. przekłada się na, na sukces końcowy. Chciałem zapytać się ciebie o twoją rutynę dzienną, bo w Cannes Montana, w Szwajcarii, gdzie teraz gra, grałeś, pierwszego lub drugiego dnia ruszałeś o 8.10. To był pierwszy dzień. Mhm. I ja e, chciałem się ciebie zapytać, jeżeli masz start do wyścigu chciałem powiedzieć, do rundy mhm. o 8.10, to o której godzinie ty musisz wstać, żeby zrobić wszystkie elementy twojego przygotowania i być gotowym na ti pierwszego dołka na mhm. 8.10? Tak, zazwyczaj wstaję trzy godziny wcześniej. E, pierwsze, co robię po przebudzeniu, to medytacja do 20 minut. Okay. E, potem przygotowuję się, ubieram, wychodzę na śniadanie i e, jakby zaczynam moją rutynę. Przed, przed turniejową, przed, przed, run, przed rundą e, godzinę 30 na siłowni, gdzie spędzam e, 20 minut na takie ćwiczenia jak mobilizacja, aktywacja mięśni e, i takie różne rzeczy, rolowanie. E, I potem godzinę przed startem idę na tą strzelnicę golfową Driving Range, gdzie zaczynam już... E, Taki, taką rozgrzewkę typowo golfową. Rozumiem, że wszystko jest tak zaplanowane, że się nie zastanawiasz. Co ja teraz będę robił z tym nie, jak czasem nie, to jest to jak zegarko. Jakby krok po kroku e, jak zegarku, dokładnie. Już jestem w takim w swoim transie i to po prostu robię. Czasami, czasami to jest trochę um, monotonne. Jak gram mm -hmm. na przykład cztery turnieje z rzędu, to codziennie muszę to samo robić. Na przykład teraz w Szwajcarii miałem e, przerwę burzową, gdzie nie możemy wtedy grać i. Trwało to trzy godziny, więc całą rutynę musiałem od początku zrobić to samo, co robiłem rano, także to trochę czasami jest to uciążliwe, no ale e, taka jest moja praca i, i to, to muszę robić, żeby e, po prostu grać jak najlepiej potrafię. Zaciekawiła mnie ta burza, wiesz, bo nawet to jest jedno z pytań, mm. które miałem dzisiaj do ciebie, bo śledziłem ostatnie turnie Omega Masters i... Wiedziałem, że w sobotę przerwano Wam grę mhm. i nie, przepraszam, to był piątek, drugi piątek, dzień turnieju. Mhm. Co robisz, żeby utrzymać cały czas koncentrację, ale oszczędzać energię? Mhm. Ja też miałem wiele razy tak, że był przerywany wyścig i czekaliśmy, aż właśnie burza przejdzie albo pojawi znów się wiatr. I no, trzeba być w pełnej gotowości, bo nie wiadomo nawet, kiedy wznowią wyścig, rywalizację, a z drugiej strony no, nie można utrzymać swojej. Pełnego tak. napięcia i koncentracji. Jakie masz na to metody? E, tak naprawdę jak jest przerwa burzowa, to próbuję się na maksa zrelaksować, nie myśleć o grze, tylko czekać e, na wiadomości, bo tak, tak jak mówisz, no nie wiadomo kiedy wrócimy na pole. Także w tym przypadku wróciłem do Players' Lounge, zjadłem jakiś obiad. E, Czy siedziałeś samemu? E, nie, z bliskimi, właśnie bliskimi. Dziewczyna przyjechała, tata przyjechał, mhm. e, więc siedzieliśmy razem. Nawet rozmawialiśmy o jakichś głupotach, śmieliśmy się, po prostu to jest czas tak naprawdę, żeby się zrelaksować, nie myśleć cały czas o grze, no bo nie mamy na to wpływu. Mhm. Dopiero jak była wiadomość, że o 15.30 wracamy, mamy być gotowi do gry, no to wtedy układam nowy plan, wiem kiedy mam zrobić rutynę, wiem ile ona trwa i jakby wracam do roboty. Okej, okay, bardzo ciekawy. Po rundzie, e, kiedy graliśmy razem z Mariuszem Czerkaskim i Jurkiem Dudkiem, e, chcieliśmy Cię zaprosić, e, no powiedzmy, na kawkę, mm -hmm. prawda, żeby sobie coś zjeść razem i pogadać. E, z pełnym zrozumieniem e, powiedziałeś nam, my to zapytaliśmy, że musisz się przygotować do kolejnego mm -hmm. dnia, bo przed mm -hmm. Tobą e, turniej. E, Twoje recovery. Powiedziałeś, że idziesz e, wziąć, bo to był bardzo upalny dzień, e, kąpiel w zimnej wodzie e, w, w hotelu, prawda? Tak. Jak wygląda twój recovery po rundzie? Bo to wielu sportowcom, także amatorom może się przydać. Tak, pierwsze co robię zawsze po rundzie, to idę do fizjoterapeutów, którzy są zawsze dla nas dostępni w naturze. I tam spędzam około 20-30 minut. Mm -hmm. Co oni robią? Głównie, głównie rozluźniają mięśnie właśnie ja po, po turnieju, podczas, po, po rundzie muszę właśnie rozluźnić pośladki, plecy, rozciągnąć właśnie wszystkie te mięśnie. Bo... Czyli fizjoterapeuta nie tylko rozluźnia poprzez masaż, nazwijmy to, mm -hmm. i uciski, ale także i pomaga rozciągnąć. Dokładnie, dokładnie. Okay. Dla mnie głównie rozciąganie, bo chodzenie w golfie, w butach golfowych, gdzie przechodzimy około 14 km dziennie, to trochę daje w kość i czuć to w plecach, szczególnie z moim wzrostem, więc o to staram się dbać. I potem, pierwsze co, jak wracam do pokoju, no to właśnie jak mam do dyspozycji wannę i jakiś lód, to robię sobie właśnie zimną kąpiel, około 10 minut, żeby rozluźnić te mięśnie. I żeby one były gotowe na następny dzień. Mhm. E... Czy zimna kąpiel, to z yy, się decydujesz tylko wtedy, kiedy jest bardzo upalny dzień gorący, czy także kiedy temperatura jest taka, nie wiem, powiedzmy nawet... 15-18 stopni? Nawet jak jest zimno, nawet jak jest zimno, bo czuję wtedy tą różnicę, bo mięśnie i tak są zmęczone po chodzeniu, więc. Czuję tą, tą, tą różnicę, nawet jak jest, jak jest zimno, więc staram się robić to dosyć regularnie. Mm -hmm. e, i, I potem, potem kąpieli od razu ciepły prysznic, i rolowanie i rozciąganie też już w moim zakresie, okay. e, w pokoju hotelowym. Rozumiem, że później jest wyciszenie, posiłek tak, tak, tak. porządny posiłek zawsze jeż taki. Zależy, kiedy skończę. Mocno tak? energetyczne. Tak, zależy, kiedy skończę, bo jak gram turniej rano, no to lunchek jakiś sobie zjem e, lekki i potem kolację mhm. e, większą. Jak czasem są rundy, gdzie kończę teraz w Szwajcarii, kończyłem o 21, więc już ciężko było coś porządnego zjeść, także... Tak. Golf, w golfie trzeba się trochę, trzeba być dosyć elastycznym, mm -hmm. jeśli chodzi o, o jedzenie. Wiesz, co mi powiedział Mariusz Czerkawski. Ja też zaprosiłem go do rozmowy do mm -hmm. kursu Mistrzów Świata i poruszyliśmy tylko temat odżywiania, mm -hmm. i on na bazie swoich doświadczeń z e, gry w Stanach Zjednoczonych, w NHL, mm -hmm. powiedział, że też często mecze kończyli bardzo późno 22-23, a po takim meczu akurat to było tak, że następnego dnia nie było żadnych treningów ani rozgrywek. To oni umawiali się e, z właścicielem restauracji, które normalnie były już zamknięte. Okay. Żeby trzymali dla nich otwarte, żeby mogli zjeść porządny e, obiad, kolację, można okay. powiedzieć, steka często mm -hmm. takiego mocnego albo ten, bo, bo inaczej to by nie mógł się zregenerować następnego okay, dnia. Okay. I jakbyście chcieli taką rozmowę mm -hmm. przeczytać z Mariuszem, to zapraszam Was, to jest bezpłatny newsletter. Kurs Mistrzów Świata, e, zresztą tam też i Marcin Gortat, i Maja Włoszczowska, i wspomniany już Rafał Majka e, dzielą się swoją wiedzą, Kajetan, Kajto, Kajetanowicz. Bardzo, e, bardzo fajne wskazówki. Mhm. Chciałem wrócić jeszcze do Szwajcarii. E, ja miałem wielką przyjemność mhm. e, obserwować ciebie nie tylko jak graliśmy razem z Jurkiem Dudkiem i Mariuszem Czerkaskim w jednym teamie, ale także i jak już grałeś sam turniej. Bo Mega Masters, początek miałeś trudny, mm. przyznasz sam, prawda? Mm -hmm. e, dwa punkty straty od razu miałeś chyba tam po trzech, czterech e, mm -hmm. dołkach. <laughs> Powinieneś widzieć reakcję Twoich kibiców. Bo okay. wiesz, ty grałeś, ty nie widzisz, tak jak powiedziałeś, tak, jesteś tak. w transie, w swoim stanie flow, ale ja trochę stałem tak czasami za Twoimi kibicami, za ludźmi. I jak wiesz, nie trafiłeś tego pata i wiesz, mm. plus jeden. To żebyś widział ich załamanie. Ja mówię, Boże, przecież to jeszcze Ta, cztery tak, dni. E, ile jeszcze się wydarzy? Ale dla nich to już w ogóle było takie przeżycie, że ja nie mogłem w, te, w, to, w to uwierzyć. No ale może dlatego właśnie, że my jesteśmy sportowcami, którzy tyle już do. Znieśli akibicy, no inaczej mhm. podchodzą do tego. Ale pozbierałeś się e, jeszcze w tego samego dnia, a drugiego dnia przycisnąłeś, no i przeszedłeś, kata. Mhm. E, Dobry wynik na koniec osiągnąłeś. Co robisz, Adrian, żeby się pozbierać i wrócić do gry? No ja mam taką cechę, że zawsze walczę do końca. Nigdy się nie poddaję. Nawet jak mam zły początek, to wiem, że jest przede mną jeszcze dużo golfa. Potrafię grać w golfa, także zawsze to sobie mówię. I w takich momentach właśnie mi taka sama motywacja, taki self sam ze sobą w głowie, to mi bardzo pomaga. Zawsze sobie... Mówię, dawaj, teraz wracamy do gry albo masz jeszcze pięć dołków, to zagraj cztery birdie i mój caddy też mi w tym pomaga. Też się nauczył przez te dwa lata teraz, jak pracujemy razem, że, że to mi pomaga i to tak naprawdę wyciągnąłem już z czasów w koledżu, gdzie grałem, gdzie trener koledżowy mnie tego nauczył, że takie rozmowa sama ze sobą pozytywna pomaga i często dużo razy mnie to właśnie wyciągało z jakichś słabych startów, gdzie potem kończyłem turniej w pierwszej dziesiątce. I golf jest na tyle fajnym sportem, że można zacząć źle, ale na przykład wygrać turniej na końcu, bo tych dołków jest naprawdę dużo. To jest maraton, to nie jest sprint, także to zawsze to sobie o głowie powtarzam i tak jak mówię, no walczę zawsze do końca. Bardzo dobra cecha, walczę, walczyć do końca, ale jeszcze moim zdaniem <laughs> bardziej cenna to jest ten self-talk. To jest rozmowa z samym sobą. Ja też to uskuteczniam, ale bardziej tak, żeby mieć work-life balance. Raz mhm. w tygodniu w ogóle się umawiam na mhm. rozmowę sam ze sobą, mhm. czyli umawiam się w kalendarzu z Mateuszem Kruśnierwiczem, żeby fajne. przez godzinę pogadać. Ale w czasie wyścigów, no ja zazwyczaj jak pływam, to mam w załodze kogoś, więc to jest właśnie taka rozmowa na temat bieżącej sytuacji i co robić. Dobrze, że masz Kadiego. Ale ten self niesamowita sprawa. To tego sam się nauczyłeś, czy... Ja wiem, że pracujesz z psychologiem. Mhm. On jest Anglikiem, prawda? Tak, tak, tak. Dlaczego z Anglikiem pracujesz z psychologiem, a nie, a nie z psychologiem z Polski? Miałem podejścia z psychologami z Polski, ale jakoś, jakoś nie wiem, styl pracy mi trochę nie odpowiadał. Mhm. A, a zauczyłem już ponad trzy lata, z prac pracuję z, z właśnie z tym Anglikiem, który ma doświadczenie z w kolei z krykietem, z, zawodnik z zawodnikami z krykietu I, i on właśnie mi dużo dał w moim jakby podejściu mentalnym, bo wtedy jak z nim zaczynałem, to czułem, że ta mentalność, e, to przygotowanie mentalne może zmienić, może zrobić dużą różnicę mhm. i to był akurat wtedy rok przełomowy, kiedy z nim zacząłem pracować, bo on e, namówił mnie do medytacji do skupienia na oddychaniu, na wizualizacji. Takie Czyli dał rzeczy. ci narzędzia. Można tak, powiedzieć, dokładnie. nie zmienił ci swój sposób myślenia, tak. tylko dał ci narzędzia, bo to są super rzeczy, o których mówisz. Dokładnie. Bardzo sportowcom. Ja zresztą jak obserwuję Michaela Phelpsa, Serenę Williams, Igę, oczywiście też naszych polskich Znakomitych sportowców, to, to oni tutaj nie można powiedzieć, że jakąś magię wprowadzają, tylko tak. mają swoje metody. Dokładnie. Medytacja, e, e, skupienie uwagi mm -hmm. e, i właśnie ten, e, ta rozmowa sam ze sobą, to też on ci to podpowiedział? Nie, teraz tą, tą rozmowę sam ze sobą wyciągnąłem właśnie z koledżu z Stanów, ze Stanów Zjednoczonych. Mm -hmm. Tam mieliśmy takie spotkania, takie treningi z naszym trenerem e, koledżowym i, i on, on mi to jakby przedstawił, i to mi się bardzo spodobało, bo ja wcześniej y, dużo, jakby, dużo miałem takich głosów wewnętrznych, ale niekoniecznie zawsze były pozytywne, czasami negatywne, więc sobie, miałem taką tendencję do dołowania się po jakimś złym, złym strzale albo po złym turnieju. I on mi uświadomił, że żeby to zamienić na pozytywny self i nie dołować się i używać pewnych jakby słów, na przykład... Słów kluczy. Słów kluczy, dokładnie. Nie używać na przykład słowa nie, bo mózg tego nie rozróżnia. Więc na przykład nie, nie zagraj do wody, to mózg to rozumie zagraj do wody. Mm -hmm. Także zamiast nie zagraj do wody, to zagraj tu i tu. Więc takie słowa klucze, które trochę oszukują mózg, ale nastawiają mnie pozytywnie w danym momencie. Wiele osób Mówi, żeby przestawić swój sposób działania i mówienia, e, i myślenia, potrzeba jest co najmniej 100, jak nawet nie mhm. tysiąca powtórzeń. Dokładnie. Ja to tylko dopowiadam od siebie, e, stawiając kropkę na i, bo bardzo mi się podobało to, co przed chwilą powiedziałeś. Mhm. Jeszcze zatrzymam się na chwilę przy tym psychologu. Powiedz, wy spotykacie się e, razem, czy łączycie się online? Telefonicznie, może też czasami? Tak, głównie pracujemy przez, przez Zoom e, przed turniejem, bo, bo ciężko, żeby. On ma też swoich klientów, więc ciężko, żeby on ze mną cały czas jeździł. E, raz czy dwa razy e, w roku spotykamy się gdzieś na turnieju. On przyjeżdża gdzieś, jak gram w Anglii, to on przyjeżdża wtedy i mamy face to face, ale, ale głównie mam taką rutynę, że, że przez Zoom. Na przykład e, w środę się łączymy, jak gram turniej. Jestem już po całym przygotowaniu tym strategicznym i, i golfowym i wtedy jakby wchodzimy w taki stan wizualizacji, zamykam oczy i wyobrażam sobie, on mi mówi strzał po strzale, przenosimy się jakby w przyszłość do niedzieli i sobie próbuję wyobrazić wszystkie dobre strzały, które wykonuję w danym turnieju, jak się czuję po udanym turnieju, żeby mnie tak jakby zaprogramować na, na dany tydzień. Fantastyczne. To jest to, co ja także pamiętam, jak kiedyś jak napisałem post e, u siebie w social mediach o mm, wizualizacji, mm -hmm. to szybko zadzwoniłeś do mnie i e, trochę tak. pogadaliśmy, bo e, pamiętasz, e, tak. jest różnica pomiędzy wizualizacją siebie na podium, tak. a, co dla mnie akurat było destrukcyjne. Mm -hmm. Fatalnie się zawsze kończyło. A m, tym, jak wizualizowałem sobie to, co przed chwilą Ten powiedziałeś. Proces, proces wyścig. Dokładnie. To jest metoda, e, którą podchwyciłem od czterokrotnego złotego medalisty olimpijskiego. Już dzisiaj nie ma mhm. z nami pola Odszedł na wieczną wachtę. E, on powiedział, think through things before they happen. Czyli, czyli wszystko, co się wydarzy, ta droga. żeby w ogóle przeżyć to. E, I poczuć wręcz zapach trawy, tak, w moim tak. przypadku e, morskiej tak. e, e, wody. Oceanu i, i różnych sytuacji, w których możemy się znaleźć, mhm. i to uczucie, które nas tak. później że. Czyli rozumiem, że to jest właśnie ta wasza praca, którą mhm. robicie. Dokładnie. Razem. Też taką ciekawostkę powiem, to akurat mój przyjaciel mi yy, polecił, właśnie jak jestem na turnieju, to staram się dotykać trawy, wąchać trawę, używać zmysłów, bo to mi pomaga yy, jakby być tu i teraz i być obecnym, co, tak. co potem też pomaga mi wejść w moją rutynę i. I osiągnąć ten flow. Czasami, jak prowadzę zajęcia z młodzieżą, raz na jakiś czas, tam ktoś mnie poprosi, to jak dzieciaki są zdziwione, jak podczas rozgrzewki porannej, proponuję, żeby przytulili się do drzew. Tak, tak. Mhm. I oni mówią: Fantastyczne, w, tak. w ogóle na początku pełne zdziwienie co? Jak my? Dokładnie. Ale wielu już mi powiedziało, a także ich rodziców że chodzi przede wszystkim o odblokowanie zmysłów. Mm -hmm. Bo zmysły nasze w naszym sporcie, niezależnie jakim uprawiamy, odgrywają niesamowitą znaczenie. To jest także ten element wejścia w stan Dokładnie. Flow. Dokładnie. Słuchaj, Adrian, fantastyczne turniej zagrałeś w tym roku. Mm -hmm. 150. edycję British Open. Turniej znany jest pod nazwą The Open. Jednego z czterech e, turniejów wielkiego szlema, mm -hmm. prawda? W golfie mamy British Open, e, Masters mm -hmm. na polu golfowym Augusta w Stanach Zjednoczonych. Mm -hmm. e, co dalej jest? US Open? US Open. I PGA Championship. Championship w Stanach. Championship mm -hmm. w, Stanach. Mm -hmm. no, w Stanach tak mocny jest ten e, golf, ale mm -hmm. fajnie. E, ty zagrałeś już US Open, prawda? Gryłem US Open w tamtym roku. W tamtym mm -hmm. roku. Słuchaj, na rundzie próbnej e, e, grałeś z Tigerem Woodsem. Um, jak oceniasz, jak się trzyma Eger dzisiaj? Szczerze mówiąc, fizycznie średnio, bo, bo tak ledwo chodzi, szczególnie jak idzie z górki w dół, to tak widać, że się dosyć męczy, no ale ciężko się dziwić po tym, po tym wypadku. Nawet mówiono, że może mieć amputowaną nogę, więc taki jest cud, że, że, gra, że gra w turniejach i rywalizuje. Także no, trochę się męczy. Tiger jest najbardziej popularnym sportowcem, można powiedzieć, no nie chcę powiedzieć na świecie, ale golfistą na pewno. Chyba najlepiej zarabiającym sportowcem na świecie. Chyba jako pierwszy przekroczył miliard dolarów tak. zarobionych na mhm. w sporcie. Co ciekawe, Tiger jest mój rocznik, mm -hmm. też 75. E, no to i... dużo lepiej się trzymasz niż on. O, jak miło coś takiego <grym> słyszeć, się... dziękuję. E, I dla nas obojga był bardzo ważny rok 1996. E, Tiger wtedy przeszedł na zawodostwo, czyli z amatora e, odebrał kartę zawodowa, zawodowca. A, a dla mnie 96 rok to no, igrzyska w Atlancie, wspaniałe, złote. E, no oczywiście Tiger ma więcej e, sukcesów na koncie. E, także no, doświadczeń e, z kobietami, przygód no <noise> tak, różnych. go przebić myślę. No właśnie. E, grałeś z nim, e, zagrałeś lepszą rundę, prawda, z tego co widziałem. Wynikowo. No tak, to była runa treningowa, tylko dziewięć doków, także zazwyczaj my nie trzymamy wyniku, nie patrzymy, kto je zagrał, tylko próbujemy poznać pole i przewidzieć, jak to pole będzie grane podczas turnieju. No ale nie ukrywam, grając z Tigerem, ciężko się nie porównywać, więc akurat wtedy. No, lepiej sobie poradziłem. Akurat były ciężkie warunki, bo wiało bardzo mocno 50 km na godzinę. Hmm. Więc ta piłka leciała w różne strony. Także nie było łatwo, ale, ale tak, no, fajnie sobie poradziłem. I taka runda z Tajerem naprawdę. Dało mi, dało mi dużo pewności siebie na pewno. No, z jednej strony pewności siebie, a wiem, że te tłumy, które za nim idą, no bo on jest gwiazdą, to mm. jest to po prostu nieporównywalne z nikim innym e, w golfie, ale myślę, że też i na świecie. Ile osób go śledzi, nie, niezależnie jak gra, to masz rozwiązaniem. A oni idą także za tobą, bo grasz razem z nim mm. tuż obok. E, czy. Takie tłumy e, nie wpłynęły później na e, jakość twojej gry w samym turnieju, no bo dzień później i dwa dni później początek miałeś trudny w tym e, turnieju, The, the Open. Mhm. Ja patrzyłem i powiem szczerze, no nie był zachwycający ten początek. Czy mogło to wpłynąć, e, to co się wydarzyło z Tigerem dzień wcześniej? Myślę, że, że na sam wynik to nie wpłynęło. Myślę, że bardziej mi to dało pewność siebie, idąc, na, idąc, idąc dalej w mojej karierze. E, te tłumy i że tyle ludzi go, go obserwuje, więc myślę, że dla mnie im więcej takich rund, tym lepiej, bo będę się do tego przyzwyczajał i, i w przyszłości będę się lepiej z tym czuł. Ale tak jak mówisz, no nie miałem dobrego wejścia w turniej w British Open sam byłem trochę w szoku, bo w ogóle nie szło po mojej myśli. Szczerze mówiąc nie wiem, na co miał na to wpływ, robiłem wszystko jak najlepiej tylko, Potrafiłem, ale jestem bardzo dumny z tego, że potrafiłem z tego wyjść i, i koniec końców zaliczyć dobry, udany turniej. No, bo przeszedłeś kata, czyli po dwóch dniach e, e, no, grałeś dalej, bo druga połowa odpada, prawda? Mm. Jedzie do domu, można by tak. powiedzieć, a ty się wyciągnąłeś niesamowicie. Więc mm -hmm. to jest pewno to, o czym dzisiaj rozmawialiśmy. Ta umiejętność tak. e, walki do końca i też tego self-talku. Bardzo mi się to spodoba, tak, tak. podoba. i E, skorzystam e, z tego. Słuchaj, e, przeglądałem się twojej grze i także grze wielu golfistów. Ja także patrzę przez swój pryzmat, no, mm -hmm. bo gram w golfa e, na innym poziomie niż ty. Jak uderzasz piłkę, czyli jesteś już no, w tym najważniejszym momencie, niezależnie czy to jest to duże uderzenie, mm -hmm. czy ten pad na ostatnie trzy metry, żeby wpadła piłka do, do dołka, to co ty masz w głowie? Co masz w myślach? Mm -hmm. co, 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 co się dzieje w twojej, w twojej głowie? Przepraszam, a wiesz, dlaczego pytam? Aha. Bo zafascynowała mnie technologia, która jest w sporcie. Aha. I wiemy bardzo dobrze, że są już urządzenia, maszyny, które obrazują, e, jaki mamy. Eee, obraz? obraz myśli w głowie, jak okay. nasz e, mózg pracuje. Okay. E, no wiadomo, że to wszystko można teraz pokazać. I e, kiedy człowiek myśli, e, a szczególnie intensywnie są emocje, to jego głowa pali się na czerwono, nazwijmy to. Tak. Tak. Kiedy jest tam luz blues, blues i relax, no to jest na żółto, powiedzmy. Mhm. Ale kiedy jest pustka w głowie, głowa jest wyłączona, to jest na niebiesko akurat na niebiesko. wtedy. Okay. I e, zrobiono badania e, mhm. i pokazano e, obraz głowy, kolor głowy e, najlepszych golfistów. Wiesz jaki kolor? Czerwony pewnie. Nie? E, kompletnie na niebieski. Naprawdę? Podczas, podczas, podczas uderzenia. Podczas okay. uderzenia. Okay. Jak to można wytłumaczyć? No to jest, to jest taki. Cel, do którego dążymy, żeby o niczym nie myśleć. Ja myślę, że to rutyna, którą każdy używa, wprowadza Cię w taki stan. Ja mam takie dwie myśli w ciągu mojego swingu na temat mojego zamachu, który, który, od których cały czas e, staram się skupiać. Podczas każdego strzału, ale takim głównym główną myślą jest cel, do którego. Czy to jest flaga, czy to jest drzewo, które sobie na które celujesz, i tak naprawdę to, to tylko staram się mhm. mieć w głowie. Okay. Żeby ten cały ruch był automatyczny, bo wiem, że mam go wyćwiczonego gdzieś na treningu, wyćwiczony ten ruch, także staram się ufać w 100%, procentach, że ciało podąży za, za moimi za moim myślami i do tego celu mnie poprowadzi. Super, ale nie zastanawiasz się, jak trzymasz nie. nadgarstek, jaką sam... prędkością schodzisz, kiedy ręce zamknąć? To jest najgorsze, co możesz zrobić, bo wtedy wszystko idzie nie tak, jak Adrian, to. nie mów mi tego, bo ja tak robię. <laughs> nie. nie, po prostu nie. musisz ufać, ufać, że, że ciało zrobi to, co tak naprawdę trenujesz mhm. na treningu i potem to możesz przełożyć na turnie. Tak, to to samo mi powiedział e, Kajto, e, Kajetan Kajetanowicz, nasz e, znakomity kierowca, że on przecież no, na sam koniec końców nie zastanawia się, którą, nawet nie wie dokładnie, sobie, którą nogą sekundy, dokładnie. Na, naciska gasa, na którą hamulec. Yy, I to jest automatyka. Tak, to już zupełnie tak. na, na inny poziom schodził. Yy, no, Musisz mieć to zaufanie, mm -hmm. jakby samemu ufać samemu sobie, że wszystko tak, na co, na co pracujesz, wszystko w tym momencie yy, dać ten efekt. Mm -hmm. Przyglądałem się i przysłuchiwałem e, Twojej rozmowy i interakcji z Twoim Kadim, mm -hmm. który jest Szkotem w mm -hmm. ogóle, prawda? Nic nie mogę. Przypomnij mi jego Stewart. I... Stewart, no mm -hmm. właśnie. Stewarda w ogóle nie mogłem zrozumieć. Tak, no wiesz, no Szkot, no, no tak. E, przesympatyczny człowiek, rozumiem, że klei Wam się, mm -hmm. dobrze? Jaka jest jego rola? Bo rozumiem, że Kadi podróżuje z tobą jest i na wszystkich rundach, i na wtedy, kiedy grasz. Mhm. Natomiast nie jest twoim trenerem, z tego co dobrze wiem, tak? Nie jest, nie jest. Tak. Kiedy jego rola jest właśnie. Mm... Pierwsza, jaką radę, to noszenie kijów, pomaganie wyborze, wyborze kijów na przydanym strzale, analiza strzału, analiza wiatru, więc podejmowanie decyzji, wszystko robimy razem. On zazwyczaj przyjeżdża dzień wcześniej na turniej i już przed moim przyjazdem daje mi znać, jak to pole wygląda, na co trzeba zwracać uwagę, jaka jest długość trawy, jak jest, jaka jest szybkość właśnie ginów, gdzie ja już mentalnie mogę sobie to w głowie poukładać i być bardziej przygotowanym przed tym, jak przyjadę. Razem, razem właśnie robimy strategię na dany turniej. On też tak naprawdę ma, on jest jedyną osobą, która ze mną jest podczas turnieju tak blisko, więc on ma na mnie bezpośredni wpływ, czy mi dobrze idzie, czy mi źle idzie, żeby mnie zmotywować albo uspokoić. Więc ma dużo ważnych ról, ale nie jest trenerem. Tak? No, mhm. On też współpracuje, jakby ma kontakt z moim trenerem, więc mniej więcej wie, jak. Coś technicznie może być nie tak, to wie, jaką wskazówkę mi dać. Yy, już mnie na tyle zna, żeby, żeby jakąś szybką wskazówkę podczas turnieju zastosować i, i po prostu ulepszyć coś. Super. Czyli tak, masz Kadiego, który jest tobą mhm. e, w czasie rywalizacji turnieju. Przyjeżdża jeszcze wcześniej. Mhm. E, masz trenera, mhm. e, Matthew. Matthew, Matthew jest Matthew. twoim e, trenerem. Poznałem przez lata. Tak. E, trenował na polu golfowym we Wrocławiu. Dokładnie. Już ponad 12 lat razem trenujemy. Fantastycznie. Mhm. Ale pozdrów go serdecznie. E, masz e, psychologa. psychologa. Mhm. E, masz fizjoterapeutę. Fizjoterapeutę mam nie do końca jakby prywatnego, ale korzystam z jednego, jak jestem w Polsce, e, bo naturze mamy... Z fizjoterapeutów dostępnych dla wszystkich. Okej. Okay. Ale kto w takim razie przygotowuje cię kondycyjnie? Też mam trenerkę od, od przygotowania fizycznego. A okej, okay. czyli która tutaj. mi wypisuje właśnie plany na całe tygodnie. Proszę. Mhm. E, I ona jest na miejscu w Polsce? Tak, w Polsce, mhm. w Wrocławiu. we Wrocławiu. W Wrocławiu. E, a wracam jeszcze do fizjoterapeuty na chwilę, bo słyszałem, że e, to e, Hubert Hurkacz. E, Zarekomendował ci tą osobę, tak? Bo tak. Zna, tak się z Tak, znam się z Hubertem. Właśnie graliśmy jakieś dwa miesiące temu rundkę na we Wrocławiu, rundkę Golfa, zaprosiłem właśnie go na, na golfa i mu coś tam wspomniałem, że mam pro, lekki problem z plecami i właśnie polecił swojego fizjoterapeutę, bo y, Hubert jest tego samego wzrostu, co ja, więc y, możemy mieć podobne problemy z plecami. I, i tak szczerze mówiąc, y, byłem parę razy u niego i i jestem bardzo zadowolony. Wszystko idzie naprzód. No super. Też e, z Hubertem miałem tak super rozmowę w mm. kursie Mistrzów Świata, okay. e, że no, i, naprawdę to było tuż przed jego ogromną e, na e, Wimbled Wimbledonie. Mm -hmm. no, naprawdę tyle, co może powiedzieć, to. dzielił się wiedzą. jak tak chętnie dzielił się wiedzą. O, to świetny, świetny sportowiec. Też się właśnie dużo staram od niego uczyć. No to fajnie. To, to jest właśnie to, że słuchajcie, możemy od sportowców e, wiele się nauczyć. E, tak jak no, dzięki tej rozmowie, mam nadzieję, także dużo e, fajnych wskazówek, gotowych, konkretnych metod, które możecie wziąć, ale jak widzimy, to my, także sportowcy, w rozmowie i kontaktach, bo mhm. ja też zauważyłem, że jeżeli... E, że inni są także otwarci. I tak. piłkarze, i lekkoatleci. My Aha. możemy, nawet uprawiając inną dyscyplinę sportu, od innych się nauczyć. To, to jest w ogóle fajne. klucz do sukcesu. I nie bójcie się pytać, bo ja zauważyłem, że e, sportowcy są naprawdę bardzo e, otwarci i chętni, żeby pomagać, żeby wspierać i dzielić się swoją wiedzą. Kiedy byłem w Szwajcarii, e, rozmawiałem z swoim tatą. Mhm. I on opowiadał mi, że stworzyłeś Team wokół siebie. Eee, powiedział mi, że zrobiłeś to świadomie i brawa dla ciebie za to. On tak to ujął, ponieważ pamięta lata, kiedy ty wychodziłeś z Polski i zacząłeś grać w cyklu europejskim. Eee, powiedzmy, był to ten Challenge Tour, czyli ten rok chyba czy dwa lata, które grałeś tak, w Challenge Tourze. Mhm. I byłeś tam jedyny, jedynym Polakiem. I e, twój tata opowiada mi, że podczas e, gry, po turniejach, o godzinie 18, byłeś samemu. Sam. No tak. Taki samotny po prostu. Nie było z kim pogadać, nie było z kim się pośmiać, nie było z kim, e, kto by miałby cię we, wesprzeć. A teraz masz e, blisko siebie e, wiele osób mm. e, bliskich tobie, ale mm. no, także kibiców. Jeździ z tobą często też twój menadżer. Mm. E, I e, czy to. Jest tobie potrzebne yy, i zauważyłeś, że to jest w ogóle generalnie potrzebne, czy czasami po prostu aż za dużo tych ludzi masz i już mówisz, kurczę, przydałby mi się trochę spokój? Nie no, szczerze mówiąc, my gramy ponad 3-4 roku jesteśmy za domem na turniejach, także sam o tym dobrze wiesz, że no sport, szczególnie golf, jest dosyć samotnym sportem, także mm, fajnie mieć. Taką grupę ludzi wokół siebie, którym się ufa, którym się fajnie spędza czas, no bo jednak y, dużo spędzam czasu samotnie na treningach, na, w podróżach, także staram się teraz budować y, właśnie tą grupę ludzi, która ze mną podróżuje, bo jednak to jest y, no dużo i dużo, zraźniej. Dużo y, ciężko być cały czas samemu, y, no bo to jest trochę depresyjne czasami. No jest, jest. Ja też zauważyłem, że miałem taki rok, kiedy nie miałem teamu wokół siebie i też na regatach e, nie miałem nawet z kimś zjeść. często rywale, wiesz, w swoich grupkach, prawda? Dokładnie. i podgrupkach. Mhm. E, I powiem ci, że to ma znaczenie. Tak, tak. O, zauważyłem, że na, o to trzeba czasami zadbać. Dlatego gratulacje, że stworzyłeś ten team wokół siebie. Dzięki. Najbliższych osób. Tak, e, tak. I ten. A jak jedzie z tobą najbliższa osoba, twoja mhm. dziewczyna, mhm. to uważasz to za. Plus, czy czasami może to być rozkojarzenie? Myślę, że to jest plus, bo ona, ona rozumie moją pracę, wie ile czasu muszę na to poświęcić i bardzo mnie w tym wspiera. Także myślę, że taka osoba jest bardzo ważna, bo czy mam lepszą, czy gorszą rundę, ona potrafi się ze mną cieszyć albo mnie wesprzeć, jak jest trochę gorzej. Także myślę, że to jest bardzo ważne. I, i najważniejsze jest to, żeby ona rozumiała. O co, o co chodzi właśnie w trenowaniu, jak wygląda turniej i e, ile czasu tak naprawdę my spędzamy e, na samym polu mhm. Rozumiem, że tak, że kiedy ona jest blisko ciebie, to odpoczywasz. Tak, dokładnie. dokładnie. Tak. Nie masz tego, że energia idzie także w jej stronę w się turnieju, no bo wiadomo, to także tak. E, niektórzy tego doświadczają. Dokładnie. Sam to wiem z autopsji mhm. i że to jest no, jednak jakiś tam wydatek e, energetyczny. Dokładnie. Nie, ona to rozumie i tak, tak, tak jak mówisz, właśnie jak schodzę z pola gdzieś do hotelu, to wtedy jest czas na relaks. I też zapomnij trochę od golfa, od, od skocznia, bo to też jest zdrowe. Okej. Okay. Przepraszam za takie pytanie szczegóły, ale to także jest sport że i wpływa na sport. Czy wtedy... Ty sam jesteś w pokoju, czy, czy bierzecie sobie jeden pokój i z tym nie ma problemu? Nie, zazwyczaj jesteśmy razem w pokoju. Wszyscy tak z moich obserwacji robią. Mhm. A, czy to jest film, czy gdzieś wyjście na basen, czy na kolację. Po prostu takie zwyczajne rzeczy, żeby właśnie troszeczkę e, się zrelaksować i mieć tą skocznie, bo to tak. też jest zdrowe. Tak. Nie dla każdego. Mhm. Wiem, że niektórzy muszą się sfokusować i nie zabierają ze sobą, e, m, m, że tak powiem, partnerek, czy... Mhm a na niektórych bardzo dobrze to wpływa, tak. Jak nawet próbują i tak. nagle okazuje się, że to działa lepiej. Więc sprawa chyba jest bardzo indywidualna. Sprawa indywidualna, bolu, tak, indywidualna. dokładnie, no. dokładnie. Pamiętam, że na turnieju tym golfowym Omega Masters piłeś wodę, ale wodę kokosową. Hmm. To dla mnie zupełnie coś nowego. Ja wiem, że ona ma bardzo dobry wpływ na organizm, mm -hmm. ale czy to jest Twój wybór taki świadomy? Tak, tak. To jest taki świadomy wybór. Lepiej nawadnia niż woda i też lubię smak wody kokosowej, więc mm -hmm. a na turnieju ja dużo piję wody i musimy być bardzo nawodnieni, szczególnie w 30 stopniach, jak gramy, bo to bardzo wpływa na mózg. Ja mm -hmm. Pamiętam, ja grałem turniej w 45 stopniach w Afryce to aż czułem, że mi mózg paruje i takie głupie błędy się nagle pojawiały z głupich decyzji przez właśnie e, odwodnienie. Także na to bardzo zwracam uwagę podczas turniejów. I, i woda kokosowa? Tak, tak. tak. No Okej. Okay. Mhm. A co z jedzeniem? Jak e, wygląda twoja dieta w czasie turnieju? Rozumiem, że porządne śniadanie. E, tak, tak. Porządne i śniadanie później? i potem takie snaki e, wysokowartościowe, czy to jest banan, czy jakiś baton proteinowy. Orzechy, orzechy, właśnie na pracę mózgu, yy, czy jakieś żel energetyczne, takie szybkie, szybkie snaki w przerwie, jakby pomiędzy strzałami. Okej, okay. czyli ja widziałem, że sobie podjadasz i można powiedzieć, ja nawet tak patrzyłem, no bo to jestem bacznym obserwatorem także sportu i innych <laughs> zawodników, że średnio raz na trzy dołki już coś jesz. <laughs> tak, tak, jesz. się regularnie takimi małymi kąskami jeść, żeby nie doprowadzić do takiego stanu, że jestem głodny, bo potem ciężko to nadrobić i traci się po prostu energii na tym. Dokładnie, dokładnie. Um, bardzo chwalę twoje relacje z Mateuszem Gradeckim. To jest wybitny polski sportowiec. Można powiedzieć, no, podąża twoim hmm. śladem. Razem też byliście w Stanach Zjednoczonych no właśnie, w sumie wspomniałeś o tym, ale my mało, cza, mało czasu poświęciliśmy temat, temat, tematowi. Możemy wrócić trochę do Jasne. Twojego czasu mm -hmm. w Stanach Zjednoczonych. Tak. E, poszedłeś na studia e, do kolegium. Tak. tak. E, poleciałeś do Stanów. Ile tam spędziłeś czasu? Cztery lata. Cztery lata. I mhm. był to jasno określony cel. Uczelnia e, nastawiona na sport. No na dokładnie. golf. Możesz powiedzieć, jak no to dokładnie. wygląda? Dokładnie, wieku, w wieku 16 lat właśnie poznałem mojego obecnego trenera Matthewa. I on mi uświadomił, że mam potencjał, żeby dostać stypendium z jednej, szkół, z jednej ze szkół w Stanach Zjednoczonych. Więc nasz fokus przez 3 lata był właśnie pracowanie, trenowanie, pod ten cel, żeby dostać to stypendium. No i udało się. Wyjechałem na 4 lata do, do Tennessee, East Tennessee State University. I tak naprawdę tam był taki mój przełom golfowy, gdzie, gdzie zrozumiałem, że jestem na tyle dobry, że chcę iść dalej, że chcę przejść na zawodostwo. Ale no na pewno pierwszy rok był dla mnie ciężki, bo jakby nie znałem, to był szok kulturowy. Pierwszy raz wyjechałem z domu na tak długo. Mój angielski też nie był jakiś super, więc troszeczkę się męczyłem, ale po tym pierwszym roku nabrałem dużo doświadczenia, dużo pewności siebie i potem dołączył do mnie właśnie Mateusz Gradecki, Roku i spędziliśmy 3 lata tam, i z roku na rok e, moja kariera jakby, golfowa nabierała tempa. E, wygrywałem właśnie turnieje, parę turniejów w koledżu i to mi dało taki, e, taką, uświadomiłem sobie, że jestem, jestem gotowy na, na krok dalej i to właśnie było zawodostwo. Myślisz, że bez wyjazdu do Stanów e, także osiągnąłbyś swój cel, e, ten poziom, na którym dzisiaj jesteś? Myślę, że nie. Myślę, że to był klucz w mojej karierze wyjazd, rywalizacja e, tak naprawdę z najlepszymi amatorami na świecie, bo e, w golfie to jest jedna z dróg, jedna z bardziej popularnych dróg e, dla amatorskich golfistów, żeby wyjechać w młodym wieku do Stanów, czy e, dla Amerykanów to jest po prostu granie na swoim podwórku, ale grałem z Johnem Ramem, z Justinem Tomasem w koledżu. To są nazwiska, które teraz są w pierwszej piące na świecie i rywalizacja właśnie z nimi co dwa tygodnie na najwyższym poziomie najlepszych pola golfowych w Stanach yy, właśnie rozwinęła moją moją grę i yy, to mi pomogło iść, iść dalej. Super. Mateusz Gladecki, wróćmy do, do niego. Yy, znakomity polski golfista. Yy, obecnie gra w yy, Challenge Tour, prawda? Mhm. Próbuje się dostać do DP Tour, gdzie Ty już jesteś. To są to właśnie te ligi można powiedzieć światowe. Można powiedzieć, że najwyższą jest PGA w Ameryce? PGA w Ameryce, tak. Okej, okay, tak. dobrze. To jeszcze mhm. do tego wrócimy mhm. do PGA. Natomiast mnie fascynuje Wasza relacja. Jesteście rywalami. Kurczę, no, walczycie ze sobą, ale takich, e, można powiedzieć, stosunków międzyludzkich, jak Wy macie, mhm. koleżeńskich, wręcz, można powiedzieć, przyjacielskich, e, to dawno nie widziałem. Wręcz, powiem szczerze, wspieracie się tak. e, wzajemnie. No nie jest to często spotykane. Adrian, no ja widzę po różnych dyscyplinach sportu, jak ludzie, no nie chcę powiedzieć, że już taka jest rywalizacja na noże, że wbijają sobie nawet ten nóż przysłowiowy w plecy, ale tam nie ma żadnej pomocy, nie ma przebacz, nie ma wręcz fajnych mm, relacji. A u was jest zupełnie co innego. Jak to, skąd się to wzięło? No, tak, my z Mateuszem się znamy od dziecka tak naprawdę, od, odkąd się poznaliśmy, to od razu kliknęło, Mateusz też jest takim sportowym typem. Mm, dużo grał w piłkę nożną. Ja też kiedyś grałem dużo w piłkę nożną, więc od razu się polubiliśmy i ta rywalizacja na pewno była od, 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 od początku naszej znajomości, ale to było na takich właśnie przyjacielskich warunkach. Ja mu życzyłem jak najlepiej, on mi życzył jak najlepiej i jak razem dorastaliśmy, to na każdym szczeblu jakby razem szliśmy tą swoją golfową drogą. Czy to były Mistrzostwa Polski Juniorów, czy Mistrzostwa Polski Mężczyzn, potem razem byliśmy w Stanach, teraz razem jesteśmy zawodowcami i, i staramy się jakby wspierać y, jeden drugiego. Teraz ostatnie lata trochę y, mieliśmy mało czasu, żeby razem spędzać, bo on miał swój kalendarz, a ja miałem swój kalendarz, ale bardzo mu kibicuję, też y, daję mu jakieś porady, żeby, y, żeby mu było łatwiej, bo... Jakby tą drogę sam przeszedłem, którą on teraz przechodzi, i mam nadzieję, że już w przyszłym roku dołączy, dołączy do mnie do Deep World Tour i będziemy mogli razem podróżować, bo to też na pewno będzie i lepiej dla niego, i dla mnie bo będzie nam po prostu raźniej. No a dla nas w ogóle to w ogóle jako kibiców by była fantastyczna sprawa. Wiem nawet, że na wakacje czasami wspólnie wyjeżdżacie, tak? Tak, tak. No, teraz jak mówię, no, teraz ciężko to zgrać z naszymi kalendarzami, ale jak dorastali, dorastaliśmy to byliśmy bardzo blisko, tak. Okej, okay, super. Patrzę co masz na ręku, bo hmm. widzę, że masz oczywiście wspaniały zegarek. Wróciliśmy tak. właśnie z turnieju Omega Masters, więc ten temat zegarka fajny jest. Jaki ty masz zegarek? Ten Moonwatch. Jest? Speedmaster. Moonwatch. A, Speedmaster. Tak. Ja wybrałem Speedmaster. Ale to jest ten, który Do... Omega wysłała tak, w kosmos, w kosmos mm -hmm. na, na księżyc. Tak, no. tak, tak. Ja wybrałem ten związany z żeglarstwem. No, zrozumiałem, zrozumiałem. Puchar Ameryki. Super. To są takie miłe wspomnienia, ale... Ty grasz w zegarku? Nie nie, nie, nie gram w zegarku. Bo właśnie widziałem Rorego McIroy'a, który jest ambasadorem Omega mm -hmm. i on, Omega teraz, Omega w ogóle jest związana super ze sportem, bo także na Igrzyskach Olimpijskich też tak. zawsze jest. Zaraz do Tokio wrócimy i przygotowała taki super leki. Bo dla mnie zegarek czasami jest zbyt ciężki, szczególnie do gry w golfa. Mm -hmm. Ale Omega wyszła naprzeciw i zrobiła z Titan Gama, tak się nazywa ten materiał y, i zrobiła ultralight. Mm -hmm. Ja zauważyłem, że czym zegarek jest lżejszy do sportu y, to w golfie tym lepiej, nie Dużo... krępuje ruchów. No tak. właśnie, też okay. zauważyłeś coś takiego. Tak, ja szczerze mówiąc nie gram w zegarku, ale na pewno y, no, im lżejszy, tym lepiej, bo te zegarki to są, są dosyć ciężkie i no, mogą zmienić fajne. tempo zamachu, co w golfie jest dosyć e, istotne. Wiem. Ale widzę, że masz opaskę tak. band, jak ona się nazywa? Łup. Łop, no właśnie, ja mam Ora Ring, mm -hmm. no to w sumie te same sensory są zamontowane, mm -hmm. tylko to tak. ty masz na nadgarstku, a ja mam tutaj. Mm. Rozumiem, że monitorujesz swój sen, regenerację, gotowość, głębokość i twój readiness, tak zwany. Dokładnie tak. Tak. Dokładnie, tak. To jest bardzo popularne teraz wśród golfistów, ja już od ponad dwóch lat to używam mm -hmm. i, i w czasie turniejów bardzo na to zwracam uwagę. Ustawiam sobie budzik właśnie i to mi pokazuje, na którą dokładnie muszę stać, żeby być gotowym w tym takim zakresie zielonego koloru. Tak. Czyli żeby to recovery było jak najwyższe i potem analizuję jakość snu, i też podczas turnieju, jaki mam puls, do jakiego stanu dochodzi. Więc jestem bardzo zadowolony i z tego korzystam. Powiem Ci więcej: to nawet nie o której godzinie trzeba wstać, ale o której godzinie trzeba położyć. się położyć. Tak, tak. Dla mnie Oraring, Ring, właśnie patrząc na całą statystykę mm. i na mój rytm i rutynę, to ja dostaję przypomnienie już, tak. że Mateusz o 19.45 i już powoli tak. przygotowuj się do zwolnienia tempa, do Dokładnie. wyciszenia. Fantastyczna rzecz, w sporcie, która jest bardzo bardzo, bardzo, bardzo potrzebna. Bardzo, bardzo. Powiedz Adrian, co słychać u Mistrza Olimpijskiego z Tokio? Mam na myśli oczywiście Mistrza Olimpijskiego w golfie. Wiesz co? Da, gra sobie w Stanach. To jest e, PG, e, gra na PGA. Zander Schaffele, mhm. e, bardzo dobry zawodnik, e, na co dzień właśnie w PGA. W tym roku grał też u nas. Na turze w Scottish Open, który wygrał, więc jest cały czas w formie. Okay. E, ale no, nie mieliśmy jakby dużo okazji spotkać się razem na turnieju. Ja go osobiście nie znam, ale mam nadzieję, że już w niedalekiej przyszłości będziemy mogli rywalizować. Fajnie. Jak wspominasz Igrzyska Olimpijskie w Tokio? Bardzo fajnie. Bardzo. Dla mnie to było spełnienie marzeń, bo od dziecka kocham sport. Nigdy nie przegapiłem żadnych igrzysk. E, także dla mnie to było niesamowite wydarzenie. Móc tam się znaleźć, przebywać ze wszystkimi sportowcami. Nawet udało mi się oglądać parę dyscyplin na żywo, co było dla mnie też niesamowitym wydarzeniem. No ale też sama rywalizacja z najlepszymi golfistami na świecie była czymś specjalnym i już się nie mogę doczekać kolejnych. No, ja też chciałem, żebyśmy się spotkali, bo ja byłem w Enosimie tak. razem ze swoim zawodnikiem, akurat wtedy w roli trenera. Ty był, mieszkałeś w wiosce olimpijskiej, tak. ale przez ten COVID, te wszystkie restrykcje, nie mogliśmy w ogóle wy, wyjechać nigdzie, no, prawda? bardzo ograniczone to było. No. A na tym polu w ogóle grasz w Japonii? Jeździsz na turnieje w Japonii? To był mój drugi raz. Pierwszy raz grałem amatorski turniej jeszcze, Mistrzostwa Świata Amatorów, to było chyba 2014, więc mm. um, dawno temu. Kiedy ty przeszedłeś na 2000 Koniec 2000, 2016. 2016. Mm -hmm. Wow, to można powiedzieć, że świeżo. Świeżak, tak. W Jeśli tak. chodzi o golfa, no to świeżak. Są zawodnicy u nas w naturze, gdzie mają staż ponad 20 lat, także mm -hmm. jestem na początku swojej kariery. Ekstra. No i popatrz już, gdzie zaszedłeś i gdzie jeszcze masz, e, możesz e, zajść. E, do tego za chwilę, ale słuchajcie... Teraz e, chciałbym zapowiedzieć e, atrakcję. E, przygotowaliśmy dla Was e, pewną zabawę, a mianowicie przywiozłem z turnieju e, w e, z Szwajcarii e, czapeczki golfowe, dokładnie trzy. Adrian, czy zgodziłbyś się złożyć swój autograf? Jasne, oczywiście. Na każdej? To ja to. O co poproszę, a Wam już wytłumaczę, na czym będzie polegała ta zabawa. Otóż e, w komentarzach pod tym odcinkiem mam prośbę, żebyście napisali e, zadanie dla Adriana. Zadanie może być bardzo proste, a może być skomplikowane. Czym ciekawsze e, albo bardziej ambitne, tym e, lepiej. Będziemy to oceniać, e, wybierzemy trzy najlepsze e, propozycje, pomysły. E, podam przykład, e, co to może być. E, na przykład e, dajcie zadanie Adrenowi, żeby przestrzelił przy uderzeniu kija golfowego, pewno musiałbyś wziąć drawera. Mhm. Wisłę, rzekę naszą Wisłę, przesz, e, oczywiście, e, na wysokości Mostu Poniatowskiego w Warszawie. Albo co na przykład? E, może coś piłkarskiego? Na przykład, o, postawimy Adriana w bramce na boisku piłkarskim i pierwszym uderzeniem, ciekaw jestem, czy... E, Strzeliłbyś bramkę... Długość, e, to jest około 100 grisem. metrów chyba, nie ma długość boiska. Nie pytaj My mnie. Się wydaje. <noise> Myślę, że wiele osób w kanale sportowym, tutaj nawet studiów mogłoby e, odpowiedzieć na to pytanie, ale ja nie wiem. Ale no tak, no, wybrałbyś sobie kim? Jasne. E, to są tylko pomysły, e, to są propozycje. E, napiszcie proszę w komentarzu. E, wasze e, pomysły będziemy zbierać i propozycje do mm, kolejnej soboty, umówmy się na przykład do północy, e, po premierze tego odcinka, e, i po tym wybierzemy najciekawsze propozycje, skomentujemy je, oczywiście z gratulacjami i prośbą e, o kontakt na maila, który podamy w celu przekazania nagrody. Zachęcam do wzięcia udziału w tej zabawie, ok? Fajnie. E, czapki już czekają, dzięki wielkie. E, Adrian, powiedz. Co przed tobą? Co ty dalej zamierzasz? Jaki w ogóle masz plan? Czy twoim celem jest PGA w Stanach Zjednoczonych? Tak, tak. To jest mój cel. Myślę, że już na przyszły rok, bo yy, biorąc pod uwagę tempo, w jakim moja kariera yy, podąża, to myślę, że jestem gotowy na ten kolejny krok. Na razie się skupiam się na kolejnych turniejach, na DP World Tour. Już w niedzielę lecę na taki fajny turniej do, do, do Londynu. Na Wentworth to jest takim domowym turniejem naszego turu PGA Championship, z serii Rolex, czyli cała czołówka światowa się zjeżdża i tam z kim grać, także już się nie mogę doczekać. I potem mam kilka turniejów w Europie, Rzym, Paryż, potem Szkocja, także to są na razie takie krótkotrwałe plany, ale tak jak mówię, w przyszłym roku chciałbym zacząć wyjeżdżać do Stanów, żeby próbować swoich sił już z tymi najlepszymi na świecie. To musi się wydarzyć, żebyś mógł zacząć wyjeżdżać do Stanów. Rozumiem, że to są czasami dzikie karty, ale punkty Twoje w rankingu i tak. dobre miejsca w turniejach tutaj europejskich dają przepustkę do turniejów amerykańskich. Tak, ja jestem teraz w rankingu światowym 61, a pierwsza 50 daje jakby e, zaproszenia na, na pojedyncze turnieje w PGA, gdzie e, dobre starty e, pozwolą mi uzyskać punkty do rankingu właśnie tego turu. Y, gdzie potem będę mógł dostawać kolejne zaproszenie, aż y, jakby umocnię się na tyle w rankingu, że dostanę kartę na cały rok. Więc to jest taki jest y, plan na przyszłość. Mm -hmm. Czy zapisałeś sobie w kalendarzu, kiedy chcesz wejść już do PGA? Czy to zapisujesz sobie takie cele, takie marzenia? Y, ciężko to jakby ubrać w ramy czasowe, y, bo nigdy nie wiadomo, kiedy dostanę tą dziką kartę, to zaproszenie na PGA, Tour, ale. Wiem i czuję w, sam w sobie, że jestem na to gotowy, więc yy, na pewno to jest cel gdzieś w mojej głowie, na który, którym jestem pewny, że zrealizuję. Super. Trzymamy mocno kciuki. Dziękuję Super, wam. naprawdę, fajnie. Dzięki. Aż miło y, posłuchać, miło także śledzić i kibicować, bo, bo masz konkretny plan. Powiem Ci, że ja Cię znam od małego. Pamiętasz, tak. jak wróciłem z Igrzysk Olimpijskich Pamiętam. E, w Atenach? Tak, e, miałem tak. trochę inną wtedy fryzurę. Tak. Pojechałem od razu do binowa na turniej golfowy organizowany przez Sławka Pińskiego, którego serdecznie pozdrawiamy. I Ty e, też grałeś wtedy, jeszcze oczywiście jako amator. E, jeszcze była różnica wieku, wzrostu pomiędzy nami. Pamiętam, jak mi pomogłeś ostatniego dnia w rundzie, e, będąc moim kadim, Dokładnie. E, miło wspomnieć. Tamte, tak, mam jeszcze z zdjęcie czasem. z medalem oprawiony Cały czas stoją mnie w domu. O, proszę, widzisz? Tak, tak, tak. To? Ciekawe, co będzie za to 10 To był Ateny, tak? To był Ateny. Dokładnie. Rzeczyłem z brązowym medalem Dokładnie. Wtedy. No, fajnie. Dokładnie. Adrian, bardzo ci dziękuję. Świetna rozmowa. E, moi drodzy, warto inspirować się tak wspaniałymi sportowcami, jakim jest Adrian. W Akademii Mistrzów tutaj w Kanale Sportowym będziemy gościć właśnie najlepszych polskich sportowców z różnych dyscyplin sportu. Więc bądźcie z nami. Zapraszam Was już na kolejny odcinek, a dzisiaj moim i waszym gościem był Adrian Meron. Ja dziękuję bardzo, bardzo dziękuję za zaproszenie. Było bardzo miło i zapraszam wszystkich na pola golfowe. Super. Wszystkiego Dzięki. dobrego. Dzięki. Cześć, trzymajcie. naszych programów w formie podcastów możecie słuchać w aplikacji MP Go.